może teraz, Michale, ty nam powiesz o tym, kto jest jakby sednem sztuki, czyli artyście. Kim jest artysta? No, to jest ciekawe. Ciekawe pytanie, bo to jakby z punktu widzenia samozwańczego to każdy może się nazwać artystą, bo artystami byli i samoukowie, i ludzie wykształceni w kierunku, że tak powiem, tworzenia sztuki. I teraz tak, jest wielu bardzo znanych samouków, na przykład Francis Bacon był samoukiem i tworzył sztukę raczej niezłą. I tak dalej. Są performerzy i street arterzy, którzy też są często samoukami, albo nie wiadomo kim są, tak jak Banksy, nie? I jakby, no, artystą teoretycznie może być każdy. Faktycznie to, Boże broni od tego, żeby każdy był artystą. Polecam film Wejście przez sklep z pamiątkami. Tam jest taka postać pana, który się nazywa Brainwash. Tak, to wymowną. Jak się trochę nadużyje bycia artystą, to właśnie tak może się stać. Może powstać taki brainwash albo inna dziwna prowokacja. Tak czy owak, co nam daje na przykład wykształcenie artystyczne, które bynajmniej jednoznacznie nie decyduje o tym, czy jesteśmy artystą. Bycie artystą łączy się z pewną autokreacją i w ogóle z kreacją, bo jeśli na przykład ja społecznie nie istnieję, bo są tacy artyści, takowe typki, które siedzą w piwnicy i malują, jak ja to mówię, to czasem tworzą niesamowite rzeczy. Ta introspekcja to poświęcenie sztuce, a czasem ucieczka po prostu od ludzi w świat sztuki jest bodźcem tak mocnym i tak unikalnym, że oni tworzą naprawdę oryginalne rzeczy i tworzą dużo, bo po prostu jest to ich sposób na przetrwanie w ogóle, nie? Ale generalnie też jest całe mnóstwo tych artystów, co mają jakąś taką jakiś tam swój imidż zewnętrzny i funkcjonują jednak jakoś w społeczeństwie. Ludzie zbyt zorientowani na to, żeby tą autokreację budować, zazwyczaj też nic nie umieją, niestety. Bardzo często jest tak, że to jest bardzo ładnie opakowane nic. I tak dalej, bo tak jak mówię, nie ma żadnej gwarancji, że macie do czynienia z artystą, nawet jak skończył ASP. Większość moich znajomych po tych studiach nie tworzy do tej pory, no i ostatni raz malowali na studiach, no i tak to bywa. Niektórzy się wypalają w toku jakby kształtowania sobie odpowiedniego warsztatu, nie? Inni przełamują konwencje i w ogóle im bardziej nietechnologiczne dzieło tworzą, tym lepiej. Spektrum jest tak ogromne, że można powiedzieć o tym, że właśnie ta autokreacja chyba relatywnie, jeśli nie ma, to sama jakość sztuki, która też jest debatowalna, bo gusta są debatowalne, decyduje o tym, czy jesteśmy artystą. No, tak jak definicja sztuki ucieka po prostu jakimkolwiek kryterium i trochę na tym tworzenie sztuki polega, że redefiniujemy rzeczy, wychodzimy naprzeciw i zawsze to jest ta linia frontu, jak ma się coś zmienić społecznie, albo jak testujemy granice jakiegoś pojęcia, to zawsze gdzieś tam są jacyś artyści i siedzą w tym, prawda? Jak chcemy, żeby coś trwało, to też tam macie tych bardziej konserwatywnych artystów, jakichś takich, bo nurtów jest milion. No i tak nie ma prostej odpowiedzi na to, kim jest artysta. Artysta jest twórcą, nie? Jest coś takiego niedomówionego i jest jakaś tajemnica w każdej twórczości, która cokolwiek znaczy, nie? Jakbym mógł to zdefiniować, to by nie było tej tajemnicy, nie? I w każdym dobrym obrazie, tam pan Bogusławski, który mnie uczył malarstwa na SP, pan profesor, pozdrawiam, chociaż on pewnie filmów na YouTubie akurat nie ogląda, bo jest stary jak świat, ale bardzo go lubiłem i bardzo przekornym jest człowiekiem, bo
chyba nic, w sensie zawsze miał bardzo krytyczne podejście i strasznie zjeżdżał, brzydko mówiąc, moje prace, a potem mi stawiał wyróżnienie. Właśnie. On mówił, że obraz bez jakiegoś zagadki, niedomówienia jest po prostu kiepski. Artysta bez zagadki w sobie, nie? I też artysta, który nie tworzy, to też jest kiepska sprawa, nie? Więc powinna być jakaś autokreacja. Jak nie ma autokreacji, to powinien oprócz tego, że sobą reprezentuje, to zawsze tworzyć jakieś dzieła sztuki, nie? Coś powinien tworzyć. Jak jego kreacją jest tylko jego własny image, no to nie wiem, jeśli jego sztuka nie polega na modyfikacjach ciała, to raczej znaczy tylko, że jest celebrytą w tym świecie artystycznym i to tylko tyle. No, jest odpowiednikiem, nie wiem, sióstr Godlewskich w światu artystycznym. To się już robi tak naprawdę specyficznie, niby kicz też sztuka, ale są pewne granice, nie?